Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Dziś zrobimy pyszny, rozgrzewający koktajl z dyni. Zdrowy dyniowy koktajl jest świetną alternatywą dla soków z kartonów, które nie zawsze zawierają dobry skład. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i pani Moniko, cieszę się, że spodobała się sałatka śledziowa z burakiem. Do koktajlu potrzebujemy dynię, którą należy wcześniej upiec, banan, imbir, mleko, ja mam owsiane, możecie użyć dowolnego innego, siemię lniane i tutaj są trzy przyprawy, kurkuma, cynamon i kardamon. A jeśli uwielbiacie koktajle, to zapraszam do zrobienia koktajlu z selera i borówek. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Nasze składniki umieszczamy w blenderze. Te większe kroimy na mniejsze kawałki. Banana warto wybrać mocno dojrzałego. Wtedy koktajl będzie bardziej słodki. Ewentualnie można sobie później dosłodzić miodem. Imbir też kroimy na mniejsze kawałki, a dynię już mamy w kawałkach, więc wrzucamy. Wlewamy mleko, wsypujemy nasze przyprawy i dodajemy łyżkę siemienia lnianego. I teraz zamykamy i blendujemy. Koktajl zmiksowany. Ilość mleka możemy zwiększyć, jeśli chcemy bardziej rzadki. I koktajl gotowy. Możemy się częstować. Mleko należy mieć w temperaturze pokojowej, ewentualnie go troszkę podgrzać do maksimum 40 stopni. Bo jeśli zrobicie bardziej gorące, to niestety tutaj zniszczycie większość witamin. Dlatego nie warto dodawać tak mocno gorącego mleka. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia koktajlu z jarmużu i koktajlu ze szpinaku. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!